Dzisiaj gościmy tutaj u Pana, no, żeby, Panie Stanisławie, pogadać trochę o życiu. O życiu. Bo inaczej się patrzy na życie, a inaczej czasami to widać, prawda? A jak nie widać? A jak nie widać, właśnie. Jak to jest, Panie Stanisławie, jak nie widać? Jak nie widać? No to się maca. O. Aha. No. Jak ja mówię, w kolejkach było dawniej dobrze. Bo jak człowiek szedł do rzeźnika, była duża kolejka, można było pomacać, a czasem taki ładny tyłeczek był w środku. No proszę. Przede mną. A jak taka babcia to się odezwała, co to już jakby bramę otwierał cmentarną, ja mówię, o przepraszam, mówię, to już nie. A jak taka młoda, to inaczej gadałem. Takie pan ma poczucie humoru, Panie Stanisławie. Cudnie. Co już mi zostało więcej. Robiłem kiedyś szczotki, robiłem różne. Byłem 38 lat, byłem pracownikiem spółdzielni w Gdańsku. Szczotki, tam takie wycieraczki ze sznurka. A teraz niestety ręku już nic nie zrobię, bo co? Tu jest tak, no to co? Tu nie wolno mi nic robić. Bo jest, bo bym tu to, bo tu właśnie, tu szumi, nie? Bo to jest tętnica z żyłą połączona. I teraz jak ja bym ją przesilił, to nowa operacja. Dziękuję. Ja już jedną miałem, starczy. Chodzi pan po Kościerzynie, no, jak po własnym domu? Lepiej jak po Szarlocie. Nigdzie się pan nie przewróci, wszystko nie pan przewrócić, widzi. No chyba nie, tylko teraz mi nogi bolą już. Ale tak to chodziłem 10-15 kilometrów dziennie przez las, aż tam do szosy. Później tam pod Wąglikowice z drugiej strony do pomnika, do Szarloty. No wszędzie chodziłem, no teraz nie. Prowadzi pana tylko biała laska. Jak pan to robi? Jak? No, stukam. Niestety tylko laska, bo drewniana, żeby była inna laska, to bym się może lepiej prowadziła. Już 58 lat pan nie widzi, prawda? Szybko mija czas. A czas? Cholera wie. Na dializie długo. Na dializie długo? 4,5 godziny leżysz i tam tak. Przyjdą czasem, dziewczyny się spytają, niektóre. Jak to zależy, jak mają humor. Jak mają lepszy humor, to czasem przyjdą się, pogadają, a czasem mówią, no. To tak jak wszyscy, nie? Ale mówił pan, panie Stanisławie, że bardzo ładne babki są. No ładne to one chyba są, bo one takie wysokie, bo ja w góry słychać. Bo ja tam to tylko ktoś niski czy wysoki, to wiem, o ta pani Ela Łośnicka, toż to wysokie jak nieszczęście było, bo on tak u góry gadała. Chodzi pan utartymi szlakami, a co się dzieje, jak na przykład następuje przebudowa ulicy, na przykład na Wojska Polskiego i pana stary szlak zostaje mocno zachwiany, co wtedy? Dwa razy to tak, wie pani, przejdę, gdzieś się pomylę. Ktoś mnie podprowadzi, a jeszcze idę raz z powrotem, znowu trochę źle, a i czasem słup wyrżnę, o. A tak nie, no to wszystko kwestia nauki, nie. No to, jak ja mówię, dwa, trzy razy przejście i cały jest tego i się nauczy. Przecież tu przebudowali to rondo, tu koło tego kiosku, całe, wszystko, a tam sobie parę razy przeszedłem i się sobie poradziłem. Czy wtedy, kiedy pan stracił wzrok, panie Stanisławie, 58 lat no. temu, uszy poprawiły swoje słyszenie? Czy to coś to innego jest, się stało? Nie, oni mówią, że to instynkt, że tego... To jest konieczność. To nie jest żaden instynkt. Zamknie drugiemu, by zawiązał oczy jakiś, no pewnie, że od razu nie. Ale jakiś rok mu zawiązał oczy, będzie to samo, no bo po prostu... Trzeba by ostrzyć to, co jeszcze istnieje, nie? A nie, no, jak oczu nie ma, no to co? Okiem nie zahaczysz, cholera, ładne dziewczyny chodzą, a okiem nie zahaczysz. Nie zahaczysz. Nie, nie. A jakie są dobre? Świeże? Świeże dzisiaj jest. Aha. No to tam co, kilo? A panie Stanisławie, kolory. Mówi się, że czerwony kolor oddaje ciepło, zimny, niebieski. A no to są takie. Są tacy, którzy to odczuwają nawet palcami, ale ja nie. Tak nie. No, kolory to znam jeszcze z dzieciństwa, nie? Że czerwony jest taki tego, ale żeby odczuwać to nie, nie. W Moskwie jakaś była, która normalnie palcami, no, po prostu wyczuwała kolor.
ale to tam była ta, a może to tylko dlatego, że ona była ruska, to dlatego mówili, nie wiem, ale słyszałem o tym, słyszałem. Dzisiaj jest 11 listopada, panie Stanisławie, wielkie święto. Nie. Za moich czasów był 22 lipiec. I też dobrze. A z tymi wszystkimi, co oni teraz wyrabiają, to... Nie, ta hura patriotyzmu to ja nie lubię. Mnie uczyli w szkole za Stalina, a też znałem i trylogię, znałem i Quo Vadis, znałem i Kraszewskiego i w ogóle innych. I kto chciał, to był patriotą jakimś, ale dla mnie czy Francuz, czy Niemiec, czy Skandynawowie, to są uczciwi ludzie, tych to ja poważam. Ja, ten Czesław Janik tak mówi, to chyba tak będzie, że przyjdzie jeszcze wielka laicyzacja w Polsce. Bo teraz oczywiście był papież, był prymas, byli wszyscy, ale to jeszcze 20 lat poczekajmy, ja już nie będę, ale będzie wielka laicyzacja, tak jak na Zachodzie. Bo przecież to, co Zachód robi, to my wszystko przejmujemy i nie ma mocnych. A jeśli w wielkim tym, o, z Radia Maria, jak ja słyszę, ja bym mi powiedział, tak jak to Asnyk mówił, wy nie cofniecie życia fal, ni skargi nie pomogą. Daremne trudy, różny żal, świat pójdzie swoją drogą. Bezsilne zło życzenia. Tak, daremne żale. Różny trud. Tak, ja to wszystko kiedyś umiałem. O, kiedyś to ja umiałem dużo. Ojca Zadrzumionych całego umiałem. No i teraz to jest, no. Ballady i romanse też to lubiałem. Czyta pan Braillem, prawda? No Braillem. No to można zobaczyć, jak to wygląda. Technika poszła naprzód. No teraz nie, bo teraz na przykład, kiedyś to braillowskie zegarki mieliśmy do, po prostu do pomacania. No teraz nie, teraz się naciśnie i powie godzinę. Są te mówiące zegary. No trzeba przycisnąć i będzie... 23. No to nic nowego tu w tym nie ma. Po 40 zł taniek jak barszcz. To jest taka tablica i tu jest 6 kropek, a to jest jedna litera, musi się zmieścić w 6 kropkach. Ona jest różnie układana, nie? No czy tak, to znaczy już inna litera, o. I teraz włożymy kartkę, proszę bardzo. I teraz tu tak się pisze, no to tu raczej będzie musiał tak pisać, nie? Żeby to było widać, a nie... O, A. B. C. D. Dobrze idzie, panie Stasiu. No ja. A, B, C, D, E, F, G. G, H. K, L, M, N, O, P, R, S. No i tak dalej. Ci, co widzą, to czytają odwrotnie, nie? Od negatywie, to... No, zamykam oczy, panie Stanisławie. No i pozna pani, że kropki są. Kropki są oczywiście bez problemu. No tak. Ale ciężko by to było. Ze 3 dni trzeba się uczyć. O, chyba dłużej. Zatem ile kosztuje? 5,50. Cholesterol i Alax. I będzie 15. 16. Aha, niech będzie. Dobra, jest. Bóg zarobuje. Idę dalej. I na dole. A gdzie pan żonkę poznał, panie Stanisławie? No przywieźli mnie w teczce, jak pierwszego sekretarza. Ciotka ją tam gdzieś poznała i koło Bytowa i przywiozła. No, i tak żyjemy już 35 lat. Synów mamy dwóch, no i teraz ten bies wyjeżdża. Pierwszy oficer na statku, na jakimś tankowcu wielkim. No tak, to jest pięknie. A drugi jest tu majstrem w stolarni, gdzieś tu pod Klincz, tam w tej stronie. Może gdyby to były obecne czasy, to oczy pana zostałyby uratowane? Nie. Tam by było dłużej by było, ale wie pani, ja tam znałem ludzi, znam ich. To jest zawsze to
Dłużej by trwało to leczenie i coś by widział, nie? Ale wtedy przy końcu wychodzi jaskra, bo swoje zrobi, tam nie ma mocnych. Niech mnie pan nie straszy. Ja nie mam mocnych. No i ono, wie pani, jest słabsze i mocne. Tego, ale moi koledzy, którzy widzieli do 60 lat, taki Jasiu i Henio, no dziś są ślepi jak kura, jeden i drugi. A oni widzieli trochę, widzieli jakieś tam 10-15%, nie? I okulary silne mieli i tego. Ale teraz jak po 60, to już ani Jasiu, jeden ani Henio nie widzi nic. Ale takim to gorzej, bo oni nie mogą sobie dać rady. Teraz jak nagle zupełnie oślepnie, nie? Nie wyobrażam sobie tego. Nie. Masz szlankę? Jedną? Jedną. I co jeszcze? Tylko muszę myśleć, co jeszcze. Szlankę. Ser jest jeszcze? Ser, tak. Ze 30 deko. Zobaczymy, na co mnie stać będzie jeszcze. Oho, jeszcze dostał. Jeszcze ile zostało? Żeby na specjala starczyło. To może panu zabraknie. Nie, także jaki pan, zobaczymy. I teraz pani zobaczy, jak tam wygląda. Ile tam to jest 9 zł równe. No ja wiem, ale ile dostanie? Czy tam co dostanie jeszcze? Na żyć. No. Cześć, Stasiu. Patrz, o, Basiulek. No i co ty, kurczę? No co? Ja nie pokazujesz ani nic. No pokazuję się, no widzisz. Ja cię pokazałem. Jak twoje zdrowie? I do diabła. A nie gadaj. Zdrowie. Żadna młoda cię nie chce, to nie świadczy o tym, żebyś ty, kurze, źle się czuł. No widzisz, dziadkowi muszę już tylko włożyć. O, no widzisz. No ja, włoż mi, dziewczę. A komu wygodniej, jak tobie? No ja, no ja też mówię. Portfel jest pusty. Nie wiem, ja zobaczę. Dobra jest, dobra. Nie ma portfela tam. A tam jest. Ja mam portfel. No, poczekaj, zaraz się. Pani Anulka ma. I masz tak dobrze z tymi kobietami. No ja, tylko wiesz, z kim do ludu. Po dializie to może... Ja bym cię za... Stasiu zawiozła, ale ja jadę na jedzie, już jadę. Ja sobie widziałem niewidomego, a myślę, ja bym sobie nigdy nie poradził. Ale teraz Stasiu chodził. No ale umarł też. Tak już się powoli wykruszają moi koledzy. Panie Stanisławie, a skąd ta dializa się wzięła? Ha, nerki posiadły. A czemu przyczyną? No nie wiem, może leczyli mnie przez 10 lat na nadciśnienie. Może to powody. A nie, tam jest 50 ludzi, oni nie wiedzą, z czego to wyszło. Niektórzy krócej mają, niektórzy dłużej walczą z nerkami, no ale... Ja się pytałem mojego pana nefrologa, pana Chamienie. Ja mówię, doktorze, jakbym ja nie szedł. Ja mówię, no to idź do piachu. No tak. Iu, załatwił mnie zupełnie od razu. Dla pana duży, mały, tak? Duży i razowy, mały nie dziś. A nie. Duży, razowy i 6 bułek i 2 drożdżówki. To nie, ja się na tym nie znam. Dziewczyną wierzę. A babcia też mówiła o... Że gra. No, że gra, że stówę. To najważniejsze wtedy, nie? Stówę dała, no i... Dobra. Kiełbasę. Ja jeszcze muszę zapłacić tu koleżance dużo pieniędzy. Mimo cierpień jest pan bardzo pogodny człowiek. Lubiany przez mieszkańców Kościerzyny. No chyba nie, no chyba te dziewczyny w tych chlebach mnie lubią. Widać to. Tylko, że ta lada nas dzieli. To jest to. Radzi pan sobie znakomicie, poruszając się po całym mieście. No, to tam, to nie po całym, to bo są moje utarte szlaki. Ale jak pan liczy kroki, panie Stanisławie? Skąd pan wie, gdzie jest przejście? No to wiem, no. Idę, bo coś tam jest niżej, nie? Na przykład tu na tym przejściu przeważnie ten chodnik idzie i trochę niżej jest. I wtedy ja już wiem, że tam jest przejście. Albo tam jakiś słup stoi. O, jak ja przychodzę tu Wojska Polskiego do, na tą naszą, tego, to tam słup stoi, to wiem też, ale no i tak po tych przejściach. A przy tym to po sznureczku, przy chodniczku sobie idę.
A zimową porą, jak są zaspy i nie ma krawężnika... A diabła, to nie jest tak dobrze. To nie jest tak dobrze? No nie jest, ale już, jeszcze nie zginąłem. O! To jest tak cudownie wtedy. W śniegu to się ciężko idzie, ale można wytrzymać. Dwa razy zbłądzi, to trzeci raz mnie ktoś weźmie, zawsze ważnie. O, choć Henio do Charlotte mnie podwiezie, jak trzeba. No. A dziś też wyszedłem tu do kiosku, bo nigdzie nic nie było, no ale to wyszedłem tam. O, synowa jechała akurat tam, bo do komisji wyborczej coś tam. Wzięła mnie po drodze, a z powrotem, ja nawet nie wiem kto mnie wziął, ale jakiś ładny głos miała dziewczyna. I przywiozła mnie aż tu. I... Także ja... Mało kiedy się zdarzy, żebym szedł całą drogę pieszo, nie? A czy ktoś tam mnie podbije. Czyli ludzie są życzliwi, prawda? Ludzie są dobrzy.